Drodzy nauczyciele i wychowawcy, szanowni rodzice i opiekunowie, kochani uczniowie. Na 24 kwietnia 2020 roku zaplanowaliśmy w naszym szkolnym kalendarzu uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich liceum ogólnokształcącego i czwartych technikum. Miała być uroczysta akademia, radość, uśmiechy, brawa. Miały być kwiaty, przyrzeczenie na sztandar, może nawet łzy wzruszenia. Tymczasem nikt nie przewidział, że rzeczywistość nakreśli nam zupełnie inny scenariusz. Zostaliśmy w domach, w izolacji, w obawie przed zakażeniem niosącym chorobę, a nawet śmierć koronawirusem. Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że ten dzień będzie właśnie tak wyglądał. Dziś, drodzy uczniowie, musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz, że jest to moment dla wielu z was historyczny, dziejowy. Kończycie szkołę średnią. Kończycie szkołę, która daje wam świadectwo jej ukończenia. Kończy się pewien etap w waszym życiu. Świadectwo ukończenia szkoły, które dla większości z was zostało przygotowane i wydrukowane, to nie tylko kawałek kolorowego papieru, na którym wydrukowane zostały oceny wypisane przez wychowawcę klasy, nie tylko zostały złożone pieczęcie, nie tylko pojawiają się podpisy wychowawcy i dyrektora szkoły, ale to bardzo ważny dokument, który poświadcza posiadanie wykształcenia średniego. Dzięki niemu możecie czuć się już ludźmi, którzy śmiało mogą aplikować o przyjęcie na studia wyższe, do szkół policealnych, mogą podejmować pracę. Świadectwo, które otrzymacie, to wynik złożonego i długofalowego procesu kształtowania umiejętności, charakteru i osobowości. To wynik edukacyjnego trudu rozpoczętego w szkole podstawowej, kontynuowanego w waszym przypadku w gimnazjach, a zakończonego właśnie w szkole średniej. Za ten trud trzeba dzisiaj szczerze podziękować wszystkim nauczycielom, wychowawcom, z którymi spotykaliście się od momentu, kiedy rozpoczęliście swoją edukację, kiedy wasi rodzice zaprowadzili was po raz pierwszy do szkoły podstawowej, kiedy rozpoczęliście proces edukacyjny, który trwał aż do tego ważnego momentu. Świadectwo ukończenia szkoły średniej to, jak już wspomniałem, jedyny dokument, który poświadcza posiadanie wykształcenia średniego. Przed wami, moi drodzy, przyszłość. Dla wielu z was nauka w liceum ogólnokształcącym, nauka w technikum była czasem odkrywania talentów, czasem poszukiwania drogi do własnego, osobistego sukcesu, czasem stawania się kimś. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli i wychowawców, którzy wytworzyli taki model szkoły, aby sprostać wymaganiom i wyzwaniom teraźniejszości. Moi drodzy, staraliśmy się budować dla was szkołę, która rozbudza zdolność samodzielnego myślenia, pasję i radość tworzenia.
Wiemy, że tylko harmonijna współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów jest kluczem do osiągnięcia tak istotnego modelu, jaki wyznaczyliśmy sobie w edukacji, modelu szkoły stawiającej na jakość. Tę jakość, którą się tworzy z dnia na dzień, którą się buduje mozolnie i w pocie czoła, która staje się dla nas celem samym w sobie, która możliwa jest wyłącznie dzięki waszemu zaangażowaniu. Ostatnie lata waszej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej, potem szkole ponadpodstawowej, to był czas bardzo dynamicznych przemian w polskiej oświacie. My, nauczyciele zespołu szkół w Mogilnie, doświadczyliśmy, że jedynie rzetelna, uczciwa i systematyczna praca jest kluczem do osiągnięcia tego celu, jakim jest zbudowanie szkoły sukcesu. Wiemy, że dzięki refleksji nad własną pracą jesteśmy w stanie ocenić, co robimy dobrze, a co jeszcze wymaga naszego doskonalenia. Wiemy też, że nie każde nasze postępowanie zyskuje akceptację uczniów, rodziców. Nie każde postępowanie nauczyciela może wiązać się z tym, że będzie zyskało aprobatę społeczną. Ale potrafimy też na podstawie tej analizy, tych naszych codziennych zmagań, za to wszystko, co nieakceptowalne u was, u waszych rodziców, was dzisiaj z całego serca przeprosić. Kończycie dzisiaj szkołę, która ma sprecyzowane cele rozwoju. Pomimo wielu trudności, jakie napotyka na swojej drodze, stawia na nowoczesne kształcenie w technikum, nowoczesne kształcenie zawodowe oraz atrakcyjne kierunki kształcenia w liceum ogólnokształcącym. Szkoła, która w perspektywie stawia na dynamiczny rozwój, na współpracę z dobrymi i mocnymi partnerami edukacyjnymi. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie olbrzymie wsparcie, nierzadko także to wsparcie finansowe, Rady i Zarządu Powiatu Mogileńskiego, naszego organu prowadzącego, któremu dzisiaj z całego serca dziękuję. Wypowiadając te słowa, wierzę, że mówię do ludzi młodych, absolwentów zespołu szkół w Mogilnie, wyposażonych w wiedzę i umiejętności, ludzi mądrych życiowo, ludzi tolerancyjnych, znających historię naszego narodu, posiadających silne poczucie tożsamości narodowej, szanujących zdanie i poglądy drugiego człowieka, umiejących odróżnić dobro od zła, altruizm od egoizmu, rozumiejących znaczenie symboli religijnych i patriotycznych oraz odnoszących się z szacunkiem do pracy i jej wytworów. Jestem przekonany, że zaszczepione w was wartości będą procentować w kolejnym etapie waszej edukacji i pracy. Na każdym kroku stawania się uczniem szkoły policealnej, studentem studiów wyższych, potem inżynierem, magistrem, człowiekiem nauki, specjalistą w danej dziedzinie, ale nade wszystkim człowiekiem. Bądźcie więc, moi drodzy, dobrymi ludźmi. W relacjach z drugim człowiekiem kierujcie się życzliwością, zrozumieniem, sympatią, szacunkiem i miłością. Nie krytykujcie bezzasadnie. Nie oczerniajcie anonimowo, ale poznajcie zdanie drugiego człowieka i budujcie tak ważny dla nas wszystkich most porozumienia. Dziękuję wam dzisiaj za waszą pracę, za aktywność,
udział w życiu szkoły, za uczestnictwo w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dziękuję Wam za to, że szkoła, powiat, miasto, nasi partnerzy, samorządy mogły być wielokrotnie dumne z Waszych osiągnięć. Dziękuję Wam dzisiaj szczególnie za otwarcie na drugiego człowieka. Nierzadko tego maleńkiego, słabego, ale także potrzebującego wsparcia drugiego człowieka. Nierzadko schorowanego człowieka. Dziękuję Wam za Wasz wolontariat. Waszą postawą wielokrotnie pokazaliście, co się w życiu dla Was liczy. Co jest ważniejsze? Wasze mieć czy Wasze być? To właśnie Wasze młodzieńcze być dla młodszych, słabszych, skrzywdzonych przez los ludzi stało się nierzadko motorem życia, ale też wyznaczy Wam w przyszłości drogę, którą będziecie zdążać. Niech to stanie się sensem Waszego życia. Szanowni wychowawcy klas maturalnych, drodzy nauczyciele, to Wam dzisiaj należą się te szczególne podziękowania. Wiem, że nie możecie tutaj fizycznie być z tymi, których tak bardzo pokochaliście. Za Waszą codzienną pracę, za każde wspólnie rozwiązane zadanie, za napisaną rozprawkę, za wypowiedziane nowe, mądre zdanie, za każdy wyjaśniony problem wychowawczy, który nie pozwoliłby uczniowi cieszyć się pełni z radości młodzieńczego życia. Za to wszystko bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję. Za każdą wskazówkę, która wpłynęła na budowanie systemu wartości młodego człowieka. Dziękuję Wam za to, że byliście dla tych uczniów prawdziwymi wyznacznikami i budulcami systemu wartości w drodze do tego osobistego, ważnego momentu, jakim jest dorosłość. Nie mógłbym również dziś nie wyrazić słów szczególnego podziękowania dedykowanego rodzicom i opiekunom tegorocznych absolwentów. Dziękuję, że byliście z nami, drodzy rodzice, że nas na każdym kroku wspomagacie. A jeżeli krytykujecie, to wierzę, że jest to krytyka konstruktywna, która ma wpłynąć na to, żeby było lepiej, żebyśmy mogli wspólnie zbudować coś lepszego dla przyszłych pokoleń, dla narodu, dla tych, którzy są również osobami myślącymi o przyszłości. Bez Waszej nieustannej troski, bez wsparcia, bez tego skutecznego motywowania uczniów do dalszej pracy, trudno sobie byłoby wyobrazić to zakończenie roku bez Waszego wielkiego udziału. W imieniu Rady Pedagogicznej z całego serca Wam za to dziękuję. Drodzy absolwenci, przed Wami matura. W tym roku odbywać się ona będzie w innym terminie niż ten pierwotnie wyznaczony. 3 tygodnie przed egzaminem dowiecie się o jej nowym terminie. Życzę Wam mądrości, otwartości, światłych umysłów na egzaminie, który czeka Was niebawem. Myślami jestem też z tymi uczniami, którym nie udało się ukończyć szkoły i muszą przystąpić do egzaminu poprawkowego. Wiem, że z naszej strony nauczyciele zrobią wszystko, aby Wam pomóc, aby Was doprowadzić do tego momentu, kiedy poprawicie uzyskaną ocenę niedostateczną i będziecie mogli cieszyć się z ukończonej szkoły. Drodzy absolwenci rocznika 2020,
Życzę Wam pomyślności, sukcesów i szczęścia. Pamiętajcie też, że mury naszej szkoły zawsze są dla Was otwarte. To są przecież mury Waszego drugiego domu, do którego zawsze możecie z całą pewnością, satysfakcją przyjść, bo szkoła już za Wami tęskni. Za każdym z Was. Na koniec chciałbym Wam dedykować słowa wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, skierowane do młodych ludzi podczas spotkania w 1987 roku na Westerplatte, z nadzieją, że te słowa staną się dla Was nie tylko życiowym mottem, ale będą one stanowiły prawdziwe wyzwanie. W roku poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II te słowa mają szczególny wydźwięk. Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje bardziej być do więcej mieć. Ale nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć, bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą, swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność, swoje życie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. Jeszcze raz składam Wam, moi drodzy absolwenci, serdeczne gratulacje i życzę wszystkiego dobrego w Waszym młodzieńczym, dorosłym życiu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.